Cześć, czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką polskiego, fanką ziemniaków ze śmietaną i autorką różnych materiałów do nauki języka polskiego, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu. W wolnych chwilach czytam 5 książek na raz, wymyślam imiona dla swojego przyszłego psa i oglądam trochę zbyt wiele seriali na Netflixie. Teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam Cię na nowy odcinek. Tym razem o kobietach w polskiej kulturze. Miłego słuchania. W tym odcinku naszego podcastu mam specjalnego gościa, osobę, którą prawdopodobnie już znacie, szczególnie jeśli chodzicie na nasz super popularny kurs gramatyczny, jedyną w swoim rodzaju mieszkankę Londynu, nauczycielkę polskiego i miłośniczkę herbaty, a także londyńskich parków? Patrycję Pałkę. Tak, oczywiście. Cześć. Dzień dobry, dzień cześć, dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy na wyjątkowy temat, bo nagrywamy ten odcinek 28 lutego i za trochę więcej niż tydzień będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Polkach, ale nie tylko, o kobietach. I szczególnie do tego odcinka zainspirował mnie komentarz studenta, który niedawno powiedział, że na lekcjach polskiego, w polskich podręcznikach, w dyskusjach o polskiej kulturze jest za mało kobiet. I ja tak popatrzyłam na swoje odcinki podcastu, na maile kulturowe, które wysyłamy co tydzień do subskrybentów i rzeczywiście jest tam więcej mężczyzn. Patrycja, czy ty masz wrażenie, że kobiety w polskiej kulturze są, że tak ładnie to powiem, marginalizowane? Tak, myślę, że to jest prawda i szczególnie właśnie jeśli chodzi o nauczanie języka polskiego jako obcego i materiały dostępne dla studentów i to, co studenci, co obcokrajowcy wiedzą o polskich kobietach, myślę, że jedyną popularną kobietą, którą znają studenci, jest Maria Skłodowska-Curie. A jeśli chodzi, Olga Tokarczuk, bo kiedy otrzymała Nagrodę Nobla, było o tym głośno, studenci czytali, ale myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o polską kulturę i Polskę stricte, myślę, że kobiety są popularne. Na pewno nie widzimy ich tak często jak mężczyzn, ale są bardziej widoczne niż w tym, co prezentujemy naszym studentom albo generalnie tak, innym. Tak, tak, że są lokalnie krajom. Popularne. Patrz, na przykład otworzyłam teraz, bo mi przyszło tak do głowy, jest taki świetny projekt z materiałami dla studentów Fundacji Reja, nie wiem czy znasz, są tam materiały na różnych poziomach. Na każdym poziomie jest mniej więcej 6 zestawów i na poziomie A2 mamy Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Ludwik Zamenhof, Janusz Korczak, Roman Polański, Wisława Szymborska, czyli 1 do 6. Na poziomie B1 mamy Malinowski, Karski, Chopin, Pułaski, Dywizjon 303, Irena Sendlerowa. Znowu jedna kobieta na 6. Jest tego jednak za mało według mnie. Trochę za mało.
Zdecydowanie Czyli za mówiłaś, mało. że studenci znają Olgę Tokarczuk. Myślę, że w większości znają ze słyszenia, bo jak ostatnio na kursie konwersacyjnym mówiliśmy, że nie jest łatwo przeczytać szczególnie te nowsze książki Tokarczuk. One są napisane trudnym językiem, poruszają trudne egzystencjalne problemy. Ale na przykład wydaje mi się, że chociaż studenci często słyszeli o Wisławie Szymborskiej, to nie doceniają, że to jest naprawdę dosyć łatwa poezja, przystępna poezja. Dostępne są tłumaczenia na wiele języków, więc można porównać sobie poezję po polsku i po, nie wiem, angielsku, portugalsku czy francusku. I to też jest, nie jest zły materiał do nauki, a poza tym ta poezja według mnie jest wyjątkowa, bo jest prosta, jest poruszająca, nie jest jakoś super metafizyczna i skomplikowana. Więc chciałabym, życzyłabym sobie, żeby więcej studentów znało Szymborską. Tak, to prawda. Jeden z moich studentów jest poetą i on interesuje się polską poezją również. I pamiętam, że raz pokazał mi tomik poezji Szymborskiej. Właśnie, po jednej stronie tekst po polsku, a z drugiej strony tekst po angielsku. I dla niego on bardzo, bardzo lubi tą książkę. Jest bardzo interesujące, po pierwsze, czytać polską poezję. Po drugie, właśnie prosty język, przydatne słowa, fantastyczny sposób uczenia się języka. A jeszcze to, co mówiłaś o Tokarczuk, że nie jest tak popularna, nie jest trudno czytać jej książki. Ostatnio mój kolega, który jest Anglikiem, rozmawialiśmy o tym, co czytamy, i on mówi, że czyta polską książkę. Książkę polskiego autora. Więc pytam kogo? Oczywiście Tokarczuk, trudne nazwisko do wymówienia, więc on pokazał mi tylko okładkę i mówi: nie wiem, jak przeczytać nazwisko, ale bardzo No podoba mu jest się to ta książka. intelektualna uczta, że tak powiem, i wydaje mi się, że mój mózg był bardziej gotowy na takie przeżycia, jak miałam 20 lat, niż jak mam 30 i teraz to jakby zaakceptowałam w sobie to, że konsumuję często popkulturę i że to jest okej. Mogę czytać kryminały i czytać romanse i czytać mniej ambitną literaturę, i to wcale nie znaczy, że jestem głupsza. Tak mi się wydaje. Ale dobra, no Tokarczuk to nasz produkt eksportowy. A powiedz mi, Patti, Tak, to prawda. kto w twoim życiu, szczególnie kiedy byłaś dzieckiem, albo najpierw porozmawiajmy o tym, że kiedy byłaś dzieckiem, kto miał wpływ na twój rozwój, kto na ciebie wpłynął? Czy jest jakaś znana osoba, którą podziwiałaś, która była twoim, nie wiem, mentorem, autorytetem, kobieta? Właśnie, przed naszą rozmową zastanawiałam się nad tym i też jest to trochę szokujące dla mnie. Nie mam raczej, albo nie miałam takiego wzoru, ponieważ ja byłam raczej chłopczycą. Moi koledzy i dzieci, które mieszkały blisko mnie, to byli głównie chłopcy. Więc ja spędzałam dużo czasu bawiąc się z chłopcami, czytałam książki dla chłopców, więc bohaterowie książek, bohaterowie filmów, które oglądałam, to byli głównie chłopcy. I nawet zagranicznych O, pomyślałam, jedna bohaterka książki, którą bardzo lubiłam, kiedy byłam dzieckiem, to była bo była Pippi niegrzeczna. Łańcuszanka. Astrid Lindgren. Dokładnie, bo miała fantastyczne przygody, mieszkała w domu, w którym mogła mieć konia, więc to Ale to chyba, było jeśli dobrze fantastyczne. pamiętam, to po polsku tłumaczenie jej imienia istniało i to była Fizia Pończoszanka albo Pippi Langstrumpf. Nie? Tak.
Czyli ty jesteś z Tak, grupy Fizi dokładnie. Pończoszanki, a ja jestem z grupy Ani z Zielonego Wzgórza, która była troszeczkę niegrzeczna, bo malowała włosy na zielono, ale z drugiej strony lubiła mieć swoje koleżanki i chciała się zakochać i była taką grzeczną dziewczynką. Tak, bardzo romantyczną, z niesamowitą wyobraźnią. Ja poznałam Anię Zielonego Wzgórza dopiero w szkole. Wcześniej Ale nie spodobała miałam ci się? okazji czytać. Tak, bardzo podobała mi się. Było coś zupełnie innego od książek, które czytałam wcześniej, bo to była taka typowo dziewczęca Tak, oczywiste, książka. dokładnie. Też mi się kojarzą, jeśli chodzi o powieści dla dziewczyn, to oczywiście miałyśmy całą serię Jerzycjada, prawda? Ale dużo się Tak, mówi właśnie Małgorzata niestety o tym, Misiewicz. jak ta seria przedstawia taki tradycyjny model rodziny, że ojciec jest filozofem, który nic nie robi, tylko siedzi w swoim pokoju i myśli, a matka musi walczyć z rzeczywistością, gotować, stać się w kolejkach po zakupy, i tak są wychowywane też córki. Kiedy spojrzymy na to teraz, to tak, ale myślę, że kiedy czytamy te książki jako nastolatki, raczej nie patrzymy na to w ten sposób. Raczej angażujemy się w to, jakie przygody, co dzieje się w życiu tych dziewczyn. Nie myślimy tak generalnie o tym, jaki świat Może wiesz, prezentuje, ale podświadomie po tak, prostu masz to rację. akceptujemy, bo to samo mamy dookoła siebie. I dopóki nie jesteś jakąś straszną Dokładnie. nonkonformistką i nie chcesz płynąć pod prąd, to nie zauważysz takich rzeczy. No nie? Tak, to była normalna rzeczywistość, normalne A czy była jakaś realia dla polska nas. aktorka, która ci się bardzo podobała i na przykład chciałaś mieć jej styl, albo uważałaś, że jest piękna, albo interesująca? Nie, niekoniecznie. Z polskich popularnych kobiet na pewno bardzo inspirowała mnie, fascynowała mnie Wanda Rutkiewicz. Uwielbiam góry, uwielbiam czytać o górach, chodzić po górach, dlatego Wanda Rutkiewicz, jej sylwetka i wszystkie książki o niej pochłaniałam, bo myślę, że w czasie, kiedy ona wspinała się, zacznijmy od tego, że Wanda Rutkiewicz jest znaną polską himalaistką, ona była trzecią kobietą, która zdobyła Mount Everest i pierwszą kobietą w historii, która zdobyła górę K2. W czasie, kiedy ona wspinała się, nie było zbyt wielu kobiet w himalaizmie. Myślę, że tylko Wanda Rutkiewicz i Anna Czerwińska. To były dwie kobiety, może jeszcze kilka innych, ale te nazwiska były najbardziej popularne. Więc to też było bardzo interesujące czytać, jak ona radziła sobie w tym wtedy męskim sporcie. I właśnie wspinając się, ona głównie wspinała się z mężczyznami. Jest jedna książka, nie pamiętam teraz tytułu, ale wiem, że była bardzo interesująca dla mnie, bo pokazywała właśnie, jak ona musiała się odnaleźć w tym męskim świecie, jak czasami była traktowana trochę w szowinistyczny sposób, w sensie mężczyźni żartowali z niej trochę. Na początku nie szanowali jej, potem, kiedy odnosiła kolejne sukcesy, to zmieniło się, ale była zdecydowanie inaczej traktowana na początku. Ale pamiętasz, w których latach ona wspinała się, bo to już jest dosyć stara historia, nie? Tak, to prawda. Ona wspinała się
Ona wspinała się w latach, myślę, 70-tych. Tak, myślę, że tak, około lat 70-tych. Tak. 70-te, No to musiała mieć naprawdę 80-te spory lata. hart ducha i taką mocną osobowość, żeby po pierwsze wejść na Himalaję, nie? A po drugie, żeby zrobić to w towarzystwie mężczyzn, którzy z pewnością uważali ją za słabą płeć, tak? Że to jest kobieta, ona na pewno ma humory, ona ma hormony, ona nie da sobie rady, nie? A jednak... Dokładnie. Z książki, którą, z jednej z książek, które przeczytałam o niej, pamiętam, utkwił mi nawet do teraz ten żart, który ona usłyszała. Podczas jednej wyprawy zapytano jej, czy zmieściła w swoim plecaku szpilki. Tak, i pomadkę, i... Więc... Tak, Jasne. dokładnie, Ale jak już kosmetyki. mówimy o takich niepokornych kobietach, które osiągają sukces wśród mężczyzn, to musimy wymienić oczywiście Martynę Wojciechowską, prawda? Tak, oczywiście. Martyna Wojciechowska, wspaniała kobieta, która właśnie też odnosiła sukcesy albo świetnie sobie radziła w takim męskim świecie. Również zdobyła Mount Everest, brała udział w rajdzie Dakar. Jest, chyba nadal jest redaktorem polskiego National Geographic. Ma swój fantastyczny program, który nazywa się Kobieta na krańcu świata, gdzie przedstawia sylwetki innych silnych kobiet, które wykonują różne Tak, jeździ po interesujące świecie, zawody. pokazuje też tragedie różne na świecie. Na przykład ta bardzo mnie wzruszyła historia pewnej Meksykanki, która była bardzo biedna, zostawił ją mąż, miała trójkę dzieci i musiała zacząć się prostytuować, żeby te dzieci utrzymać. I jak dzieci dorosły i dowiedziały się, że ich matka była prostytutką przez te wszystkie lata, to ją po prostu porzuciły. A ona się nie poddała, tylko dalej walczyła. Także są to często takie chwytające za serce historie. I rzeczywiście Martyna tam jeździ i rozmawia z ludźmi i widać z tych filmów, że ona naprawdę ma taką ciepłą osobowość i umie nawiązać z tymi ludźmi kontakt. To nie jest taki czysty reportaż, że robię to dla telewizji, dla widzów i tak dalej, tylko robię to też dla tych ludzi, żeby ich historia mogła zobaczyć światło dzienne. Nie? Mnie się to naprawdę wzruszają mnie te reportaże. Tak, to prawda. Ja też bardzo lubię fakt, że ona jest osobą dosyć prywatną. Nie widzimy jej za dużo w mediach, na imprezach, może gdzieś od czasu do czasu, ale oprócz jej programów, oprócz tego co robi, rzadko pojawia się chyba w innych programach. Nie jest żadnym jurorem, nie promuje Tak, się oczywiście. w inny I sposób. myślę, że jeszcze warto zaznaczyć, że ona też założyła fundację, która nazywa się UNAVESA. Jest to fundacja pomagająca dzieciom w trudnej sytuacji, szczególnie dzieciom z Afryki, i została zainspirowana historią dziewczynki albinoski, która straciła rękę, ponieważ w jej kraju albinosi są uważani za jakieś źródła magii i ich części ich ciała są magiczne. I Martyna w pewien sposób zaadoptowała tę dziewczynkę, zasponsorowała jej edukację i cały czas przedstawia ją w swoich mediach jako swoją córkę. I myślę, że to jest piękne. Tak, to prawda, zgadzam się. Wracając do kobiet kultury. Czy znasz jakieś polskie reżyserki? My na klubie filmowym obejrzeliśmy już może 30 albo 30 kilka filmów
Może nie, może trochę mniej. Ale obejrzeliśmy wiele filmów i najlepsze filmy były wyreżyserowane przez mężczyzn. Był to Krause, był to Kieślowski, był to Wajda. Obejrzałyśmy tak naprawdę jeden film, obejrzeliśmy jeden film wyreżyserowany przez Kasię Adamik i to było Boisko Bezdomnych. No i ten film nie był zbyt dobry. Czy tobie chodzą po głowie jakieś nazwiska polskich reżyserek, które są cenione i którym warto poświęcić uwagę? Myślę, że taką najbardziej rozpoznawalną polską reżyserką jest Agnieszka Holland. Część moich studentów oglądało jej filmy i tym moim zdaniem najbardziej popularnym filmem, tym, który studenci oglądają najczęściej, był film, albo jest film W ciemności. Film opowiadający historię grupy Żydów podczas II wojny światowej. I ten film, o ile dobrze pamiętam, był nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Nie zdobył Oscara, ale był nominowany. Tak, słyszałam o tym filmie, chociaż muszę powiedzieć, że historie Polaków, którzy ratowali Żydów i historie Polaków, którzy nie ratowali Żydów, już mi się trochę przejadły, nie umniejszając tego problemu, bo jest to coś, o czym warto mówić, ale po prostu w polskiej kulturze tak dużo się o tym mówi. Polscy twórcy i twórczynie tak bardzo i tak często dotykają tego tematu, że ja od tego ostatnio, szczególnie w czasie pandemii, uciekam jak najdalej. Holland jest chyba jedyną polską reżyserką, która również reżyseruje filmy za granicą i jest z tego znana. Przeczytałam, oczywiście nie pamiętałam tego sama, że wyreżyserowała na przykład kilka odcinków House of Cards. Albo co tam jeszcze? Dziecko Rosemary, też serial filmowy. Ona również była reżyserką niektórych odcinków. Serial, tak. Poza tym widzę na liście takie filmy jak Pokot. I Pokot już to jest filmowa adaptacja książki Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych. Ja bardzo chciałam to obejrzeć, ale nie mogę nigdzie znaleźć na internecie, na żadnej platformie streamingowej, więc chyba to trochę zaczeka. A poza tym jej córka, Kasia Adamik, również jest reżyserką. Myślę, że trochę mniej utalentowaną. I z ciekawych reżyserek, które ja znam, to jest na pewno Małgorzata Szumowska, która wyreżyserowała takie filmy jak W imię, albo Twarz, albo 33 sceny z życia. Wielu ludzi krytykuje te filmy, wielu ludziom się nie podobają, ale ja uważam, że są niedocenione i że warto też po nie sięgać. Chociażby ze względu na to, że zostały wyreżyserowane przez kobietę i myślę, że kobiety w polskiej kulturze, jeśli nie są aktorkami, nie dostają takich szans, takich równych szans co mężczyźni. Jeszcze czytałam ostatnio taki artykuł o jednej z reżyserek, może to właśnie była Szumowska, która mówiła, że w szkole filmowej wszyscy traktowali ją jako ładną buzię, i że może ty powinnaś stać przed kamerą, a nie za kamerą, bo to nie jest miejsce dla kobiet. I dostawała niemoralne propozycje i generalnie to był dla niej bardzo trudny czas. Tak, to prawda. Myślę, tak, takie sytuacje na pewno zdarzają się. Teraz słyszymy o nich coraz częściej, co jest dobrą rzeczą, dlatego podziwiam kobiety, które mimo właśnie takiego podejścia, pracując, tworząc w czasach, kiedy równouprawnienie nie było tak popularne, nie mówiło się tak dużo o tym, one mimo wszystko odniosły sukces, udało im się zrobić karierę jako reżyserki,
karierę w sporcie. Myślę, że to jest Dokładnie, niesamowite. tak. Na pewno wymaga to dużo większej siły woli i determinacji niż wśród mężczyzn. No, przykro mi panowie, wiem, że większość słuchaczy mojego podcastu to mężczyźni, ale tutaj skupiamy się raczej na kobietach. Chciałam też. A mów I mi. myślę, że szczególnie trudne to, może nie szczególnie, ale w porównaniu do innych krajów, w Polsce było to trudne, bo jednak ten patriarchalny model rodziny i fakt, że to mężczyzna jest tym, który zarabia pieniądze, który odnosi sukcesy, taki model rodziny jest popularny, myślę, nadal. W takim kraju, będąc wychowanym w takim środowisku, jest nawet jeszcze trudniej odnieść sukces. Pamiętam taką rozmowę z moją koleżanką, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o modelach wychowania. Ona nie jest Polką, ona jest z Malty, ale na Malcie funkcjonuje to podobnie i ona właśnie zauważyła, że już od dziecka, kiedy jesteśmy wychowywani, chłopcy dostają więcej szans. Jeśli chłopiec popełni błąd, uczy się. Jeśli dziewczynka zrobi coś nie tak, o, nie powinno być tak, powinnaś pomyśleć, powinnaś zrobić to to mi lepiej. przypomina, że mam takie bardzo mocne wspomnienie z wczesnego dzieciństwa. Mogłam mieć 4 albo 5 lat i miałam taką fazę na plucie. Nie? Jak moje małe dzieci plują na ulicę. I moja babcia, która się mną zajmowała w tym czasie, mówiła zawsze: a, dziewczynkom nie wypada pluć, dziewczynkom nie wypada. I jak już powtórzyła to któryś z kolei raz, to ja się tak wkurzyłam, zrobiłam się czerwona, zaczęłam krzyczeć na środku ulicy i zaczęłam drzeć się, że jaka to jest różnica między dziewczynką a chłopakiem, że w takiej sytuacji to ja jestem chłopakiem i ja będę pluć, kiedy będę chciała. Miałam może nie do końca taką samą, ale podobną sytuację razem z moimi kolegami, chłopcami. Bardzo często pakowaliśmy się w różne tarapaty, robiliśmy coś, co niekoniecznie podobało się naszym rodzicom. I pamiętam, że moja mama zawsze mówiła: ty jesteś dziewczynką, powinnaś być mądrzejsza, powinnaś pomyśleć. Chociaż dwóch z tych kolegów byli starsi. Byli, okej, okay, jeden rok, to był tylko jeden rok różnicy, ale oni byli starsi i nie słyszałam: on jest starszy, on powinien pomyśleć. Słyszałam: ty jesteś dziewczynką, ty powinnaś pomyśleć. Ach, mam nadzieję, że to się zmienia i teraz rodzice wychowują swoje dzieci trochę inaczej. Wydaje mi się, że tak jest. Jak obserwuję znajomych, obserwuję rodzinę, to jednak jest większe równouprawnienie. Także w wychowywaniu dzieci. Dzieci same decydują, czy chcą pluć, czy chcą chodzić po drzewach, czy chcą nosić spodnie i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze nie do końca, ale idziemy w dobrym kierunku. Zdecydowanie. I jeszcze przypomniało mi się, że chciałam polecić słuchaczom jedną polską pisarkę, która może jest autorką bardziej literatury kobiecej, ale na pewno kontrowersyjnej, feministycznej trochę, ale też emigranckiej. Kojarzysz Patrycję Gratkowską? O, jestem wielką fanką Manueli Gratkowskiej. Bardzo lubię jej cykl książek. To są trzy książki. Można czytać osobno, ale świetnie czyta się razem. To jest Polka, Europejka i nie pamiętam trzeciej części. Obywatelka, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre tak, książki. Tak. One jakby poruszają ten problem tożsamości, problem emigracji, kobiety, ale również zawsze mają jakieś wątki miłosne. Jest też wątek macierzyństwa, no bo jej córka ma na imię Pola, więc Polka to jest jakby zdrobnienie jednocześnie, zabawa słów. I na początku ona była bardzo zbuntowana, potem trochę stonowała i zaczęła więcej pisać o takim normalnym życiu, prawda. Więc te późniejsze książki już nie mają aż takich, nie odnoszą aż takich sukcesów, a te pierwsze to było po prostu coś niesamowitego, coś bardzo
odbieranego i krytycznie, i pozytywnie, więc polecamy jak najbardziej, jeśli chcecie przeczytać, to Gretkowska. Czy polecasz jeszcze jakąś inną polską autorkę, kobietę? Gretkowską na pewno. Myślę, że o tych najważniejszych już rozmawiałyśmy. Poezja Szymborskiej jak najbardziej, fantastyczna do nauki języka. Tokarczuk właśnie dla osób, które lubią bardziej filozoficzne książki, w których mniej dzieje się, jest więcej takiej filozoficznej Ostatnio analizy. popularne są też kryminały Bondy, chociaż dla mnie one, lubię kryminały, ale nie mogę ich czytać po polsku, bo wtedy razi mnie styl bardzo często. Nie jest to najlepszy styl. Kto tam jest też jest popularny? Ja nie czytam kryminałów, więc tutaj nie mogę polecić. Były stare kryminały Chmielewskiej, trochę zabawne. No jest kilka takich dobrych polskich autorek i ja polecam taką niezbyt popularną, ale według mnie rewelacyjną polską pisarkę, Zośkę Papużankę. Ona pisze o trochę dysfunkcyjnym modelu rodziny, ma piękny styl. Jeśli macie możliwość kupić po polsku, jeśli czujecie się na siłach, żeby czytać po polsku, to jak najbardziej. No dobrze, to jak już mówiłyśmy o literaturze, o filmie, to może jeszcze muzyka. Może są jakieś polskie piosenkarki, kompozytorki, muzyczki? Panie muzyk? Który... Prawda. Nie mamy tutaj żeńskiej formy. Nie, możesz powiedzieć gitarzystka, perkusistka, pianistka, ale generalnie? Okej. Muzyk. Pani muzyk, tak. Czy są jakieś kobiety w świecie muzyki, które według ciebie są wyjątkowe i warto je znać? Jedną z moich ulubionych polskich piosenkarek jest Katarzyna Nosowska. Bardzo lubię jej piosenki. Mamy taki cykl, to jest cykl muzyczny czy festiwal, nazywa się Polskie Granie. I tam Męskie granie. właśnie. Tak, męskie granie. Tam właśnie polskie męskie granie. A tam właśnie Katarzyna Nosowska razem z Renatą Przemyk wykonały fantastyczną piosenkę. Piosenka nazywa się Kochana. A to było 2 albo 3 lata temu. Mają niesamowite głosy. Oczywiście, obie mają takie głębokie głosy. Renata Przemek ma takie głosy aż na granicy męskiego głosu, i on zawsze mi tak wibruje, ale nawet nie w uszach, ale gdzieś w brzuchu. Tak, to prawda. Piękne, tak. I Nosowska też napisała ostatnio książkę. Nie czytałam jej, ale myślę, że jest bardzo inteligentną kobietą. Tak, oglądając jej wywiady, jakieś filmy na YouTubie, plus większość tekstów, które są tekstami piosenek zespołu Hej, są napisane przez nią i według mnie są świetne, są poetyckie. Tak samo Kora, piosenki Kory. Fantastyczne, świetny głos, fantastyczne teksty. Kora to była wokalistka zespołu Manam. Mówiłam Manam. wam kiedyś, jak był odcinek o popularnych polskich piosenkach z PRL-u, to mówiłam o zespole Manam, że to był taki punk rock, bardzo poetyckie, świetne piosenki. Nie wiem, dlaczego ten zespół nie jest aż tak lubiany przez moich studentów, ale ja mam ma szczególne miejsce w moim sercu. Tak, bardzo, bardzo dobra muzyka. No. Ktoś mi jeszcze chodzi po głowie. Wiem, że część moich studentów słucha jazzu, a w Polsce, szczególnie w latach 60., jazz był naprawdę wielkim nurtem muzycznym na scenie muzycznej w Polsce. I tam wybiła się osoba, która nazywa się Urszula Dudziak. Urszula Dudziak, pamiętasz Papaya Song? Tak, pamiętam. I ona ma taki głos jak ptak. Ona potrafi robić takie trele jak ptak. I to były improwizacje, to były piękne, czasami dosyć, można powiedzieć,
improwizowane i mogą być w pewien sposób irytujące te piosenki, ale one jakoś tak jakby też trafiały do duszy. I jeśli lubicie jazz, to posłuchajcie sobie, wpiszcie sobie w YouTube'a Urszula Dudziak. Fantastyczne rzeczy ze swoim głosem robiła też Justyna Staczkowska. To, jak wysoko potrafiła śpiewać, jakie dźwięki potrafiła wydać z siebie, wyprodukować, też bardzo, bardzo dobry wokal. Tak, Justyna Steczkowska, zapomniałam o niej. No niestety, często takie dobre artystki potem jakby wplatają się w tą muzykę pop, jak Chylińska na przykład, Agnieszka Tak. Chylińska, kiedyś gwiazda niepokornego, zbuntowanego rocka, która w tym momencie śpiewa takie głupie piosenki popowe. Pop. No cóż. Tak, byłam bardzo zawiedziona tym, bo jako nastolatka bardzo lubiłam zespół ENA i Chylińską. To, co teraz prezentuje jej nowe piosenki, niekoniecznie przypadły mi do gustu. Mnie również, mnie również. No cóż, no dobra, pewnie mogłybyśmy gadać o polskich kobietach cały dzień. Może, kto wie, może wrócimy do tego tematu kiedyś. Tak, myślę, że jest to interesujący temat i warto o tym rozmawiać więcej, tak, bo omówiłyśmy literaturę, trochę filmu, trochę muzyki, ale przecież sport, tak? Wiele fantastycznych sportsmenek, o, ładne słowo, też mamy, też mamy osoby, którymi możemy się pochwalić No to tutaj. jak ty się pewnie bardziej interesujesz, bo ja nie lubię oglądać sportu, lubię tylko uprawiać sport. Przecież nie będę patrzeć, jak inni poprawiają swoją kondycję fizyczną, ale może jesteś w stanie powiedzieć nam kilka nazwisk z różnych dziedzin. Jeśli chodzi o kobiety, to szczególnie tenis, tak? Polskie tenisistki są bardzo dobre, siostry Radwańskie i ostatnio fenomen młoda dziewczyna ma 18 albo 19 lat teraz, Iga Świątek, która wygrała bardzo duży turniej we Francji, turniej Rolanda Garrosa w zeszłym roku. Tak więc, tutaj No, tenisistki na tak. pewno. Ale jeżeli nasi słuchacze śledzą sport, lubią sport, to może oni, może wy możecie nam napisać w komentarzach, jakie są znane polskie sportsmenki. Tak, nie tylko sportsmenki, jakie kobiety wy znacie, które polskie kobiety was inspirują, które polskie kobiety są dla was interesujące, bo może są nazwiska trochę mniej popularne, o których my nie wspomniałyśmy, a które warto znać. O tak, zdecydowanie. Być może jest to jakaś muzyka indie, może to są jakieś mniej popularne książki. Ja jestem bardzo ciekawa i filmów, i książek, które są spoza tego głównego nurtu, no bo nie każdy może trafić do Empiku, czy nie każdy trafi na listy przebojów, a tworzy coś interesującego, nie? Dokładnie. Czekamy. Czekamy na Wasze komentarze. Dzięki Patrycja za udział w dzisiejszym podcaście. Myślę, że jest to wyjątkowy odcinek, bo chociaż nie jestem wojującą feministką, to jednak sprawy kobiet i równości są dla mnie ważne. Myślę, że dla ciebie również. Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy naszych studentów, twoich słuchaczy również, do tego, żeby poczytać trochę więcej, poszukać trochę więcej informacji o polskich kobietach. I jeszcze raz powiedzmy, Wisława Szymborska, fantastyczna do Dzięki nauki i języka. miłego dnia. Do usłyszenia. Wzajemnie, do usłyszenia. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że rozmowa z Patrycją przypadła Ci do gustu, to znaczy spodobała Ci się. I ten temat jest dla Ciebie interesujący. Chcesz wiedzieć więcej o kobietach w polskiej kulturze i nie tylko. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Patrycją Ci się spodobała. Może zapisałaś kilka interesujących nazwisk i teraz możesz odkryć
Jeszcze jeden, jeszcze ciekawszy fragment polskiej kultury. A jeśli chcesz być członkiem społeczności Polski Daily i dołączyć do naszych lekcji, dyskusji, koniecznie wejdź na stronę www.polskidaily.eu i zapisz się. W tym tygodniu na klubie dyskusyjnym będziemy rozmawiać o ważnych kobietach z naszych krajów. Nie możesz tego przegapić. Na klubie gramatycznym członkowie Polski Daily i Patrycja będą uczyć się o zdrobnieniach przymiotników. Na stronie zawsze znajdziesz też transkrypcję podcastu, którego słuchasz, listę cotygodniowych wydarzeń online oraz informacje o kursach. Jeśli szukasz dodatkowych ćwiczeń, możesz wejść w zakładkę Resources. Tam możesz wybrać to, co Cię interesuje z wielu kategorii i tagów lub wpisać to, co chciałbyś poćwiczyć w wyszukiwarkę. Search. Po polsku lub po angielsku. A jeśli lubisz mój podcast i spodobał Ci się ten odcinek, kliknij subskrybuj na Apple Podcast, Spotify, YouTube i w każdej innej aplikacji do słuchania podcastów. Będzie mi również bardzo miło, jeśli dodasz krótki komentarz, ocenę, opinię oraz udostępnisz ten odcinek swoim znajomym. Dziękuję bardzo serdecznie, że słuchałeś, słuchałaś. A to już koniec. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Do usłyszenia.